Dzień dobry. Zabieram Was dzisiaj na market. To się nazywa Samandi Market. Może jeszcze pojedziemy do marketu dalej, który się nazywa Labrisa, ale to zobaczymy potem. Pokażę Wam, jak to wygląda. Niedziela. Jedziemy. Więc prawie już dojechałam do marketu. Market się nazywa Samandi. I chciałam Wam pokazać tutaj przepiękne właśnie pola, są ryżowe, jak się jedzie w tę stronę. Trochę to zajmuje, bo około nie wiem, 15 minut ode mnie w domu, ale naprawdę warto tutaj przenieść się w takie bardziej naturalne otoczenie. Te pola jeszcze dopiero są zasiane i one będą rosnąć, będą bardziej zielone. Dotarłam na markecik. Mam maskę, którą nie wiem, czy trzeba nosić już, czy nie. Chyba jeszcze trzeba. Pokażę Wam, co tam można zakupić fajnego. Zdrowe jedzonko i warzywka. Więc jesteśmy na markecie. Jest to naprawdę piękne miejsce, bardzo dużo zieleni. Muszę wspomnieć, że jest to także centrum jogi, medytacji. Prowadzą tam różne zajęcia w trakcie tygodnia. No, możecie zobaczyć na przykład biżuteria ręcznie robiona, bardzo piękna, takim, nie wiem, to jest, albo to jest pozłacane, albo jakieś miedziane. Świeże kwiaty do zakupu, a także torby. Mamy też do możliwości zakupu jakąś odzież. Tu jakieś był akurat ochronne, drewniane elementy, ubrania. Nie są zbyt dobrej jakości, nie polecam, szczerze mówiąc, kupować tam ubrań. Bardziej takie może dla turystów, którzy akurat przyjechali na Bali pierwszy raz. Taki typowy rajon. W całym kompleksie jest także restauracja, dużo opcji wegańskich, czy ktoś jest weganem, bardzo smaczna, pyszna kawa. Takie fajne, które miało stanowisko z plecionymi torbami i wisiorkami. A tutaj różne rodzaje soli, jakaś sól organiczna, indiański, czarny kamień. Ciekawe. Tu mamy dżamu. Jest to taki napój wykonany z imbiru. I oczywiście różnego rodzaju przyprawy, których łatwo nam nie jest dostać w sklepie, a tam możemy. Ciasteczka. Pyszne, naprawdę świeże, ręcznie robione, różne rodzaje brownie, było też brownie właśnie bananowe, bezglutenowe, dużo opcji takich, na przykład w ogóle bez cukru, bez glutenu. Warzywka można dostać, to akurat pani kupuje jakieś grzybki. Ceny są oczywiście wyższe niż na takim tradycyjnym markecie. Serek, jogurcik, kefirek. Kupowałam kilka razy. Smaczny ser, bardzo dobry. I miejsce na chilling dla kotka. No, dużo ludzi przychodzi na ten targ. Teraz oczywiście nie, bo jest pandemia, więc jest mniej turystów. Nie widzi się aż tak wielu osób. Ale wybór jest też dość spory. Ciasteczka chyba. Tak mi zasmakowało, zresztą kupiłam dwa rodzaje. Kupiłam właśnie to brownie z cukinii i brownie. Pełna siata zakupiona. Zakupiłam kadzidełka, ciasto czekoladowe brownie, brownie bananowe. Do tego jeszcze chlebek z dragon fruitem i kadzidełka. To jest taki sklep, tutaj można kupować non-stop różne produkty organiczne, ale oczywiście mają też wyższe ceny niż te produkty z marketu.
dotarłam do domu i zakupiłam kilka produktów, jak wam wcześniej powiedziałam, ale zobaczcie na to, tu mam te brownie. No może nie wygląda, ale zaraz spróbuję i powiem wam, czy jest pyszne. Bo co prawda ja znam to jedno z tych brownie, to jest brownie cukiniowe. To znam, ale jeszcze mam bananowe i nie wiem. Okej. Tak to wygląda. Pysznie. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Takie brownie. Kawałek kosztuje coś w stylu 6 zł. Nie, więcej. 8. Ale spyszne, naprawdę. Taki bananek kremowy do tego. Jeszcze raz pokażę. Wygląda nieładnie, a smakuje. Mam jeszcze to z cukinii. Zapach czekoladowy. Cukinia tylko na górze. To jest pyszne. To jest super. Okay. Pierwszy to bananowe ma takie bardziej, jest kremowe przez tego banana. I to jest jakby ich taki haczyk cenowy i kosztuje bodajże 15 tysięcy rupii, czyli coś w celu 5 zł, 4,50. Ale jest pycha. Kupiłam też ten chlebek z fasolą, mung i z dragon fruitem. Bardzo dobry jest, taki lekko słonawy. Mam też tutaj masło orzechowe z orzeszków bodajże ziemnych. Bardzo smaczne jest to masło. Ma też ta dziewczyna inne produkty, na przykład ma pesto albo takie masełko, tylko że czekoladowe, albo masełko z orzechów takich nerkowca. Super rzeczy, fajne. Mam jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, jest to tak wyglądający niefajnie, ale jest to miód od mojego chłopaka Sumatry. Od nich ktoś ten miód zebrał z drzewa, taki dziki miód, jest przepyszny naprawdę i zaraz sobie tutaj poleję moje kanapeczki. Tak się to prezentuje. Banany. Podsumowanie. Czy, uwaga, czy Samandi Market jest fajnym miejscem, żeby tam pojechać? Więc generalnie uważam, że jak najbardziej jest to bardzo fajne miejsce, żeby sobie w niedzielę pojechać na taki market, ponieważ można sobie kupić jakieś warzywa, jakieś fajne inne ciastko, można też kupić może jakiś ciuch, chociaż w sumie na ciuchy to nie bardzo polecam, bo raczej tam widać było, że taka ubrań, w sumie to mają taki sklepik oficjalny, bo to jest tak, że oni mają właśnie tam sklep taki, który jest otwarty chyba bodajże 7 dni w tygodniu i mają właśnie też ten market raz w tygodniu. Więc na ciuchy to może nie, ale na jakieś właśnie warzywa, czy może przyprawy. Też mają fajne takie na saszetki różnych właśnie ziół, na przykład tam mieszanka prowansalska, którą na przykład jest ciężko dostać, czy nawet świeża wanilia. No i też w atrakcyjniejszych cenach. Natomiast co do warzyw, to są one generalnie droższe niż na bazarze, no ale oni mówią, że to są ekologiczne produkty. Czy są to ekologiczne produkty? No to nie wiem, to mam nadzieję, że tak jest, no ale no, ciężko to sprawdzić tak naprawdę, bo jak ja na przykład kupuję na takim zwykłym markecie, no to także jest to fajnie, to wygląda bardzo podobnie, zresztą świeżo i też nie są to jakieś przerośnięte nie wiadomo jak warzywa. Więc jak najbardziej polecam, jeszcze można sobie iść tam na jogę, tam też jest zazwyczaj muzyka, mój znajomy tam pogrywa, ale akurat jak ja byłam, to była chyba przerwa. I kupiłam też kadzidełeczko i zaraz wam powiem, czy jest fajne. Ojej, no już czuję, jest świetne. Jest fajne, zobaczcie. Naprawdę bosko. Widać, że to jest naturalnie ręcznie robione. A z kadzidełkami to powiem wam, że wcale nie jest taka łatwa sprawa, ponieważ jest dużo kadzidełek oczywiście do ceremonii. Natomiast,
Natomiast problem jest taki, że one nie są naturalne. To są jakieś kadzidełka, kadzidełka nie wiem skąd, sztuczne, trujące tak naprawdę. Więc jeśli oni na przykład tam 5 razy dziennie składają właśnie w takim pakuneczku właśnie te kwiaty, różne ryże i do tego dodadzą kadzidełko takie sztuczne, ała, co jest na zewnątrz, no to okej, ale jeśli my chcemy do pokoju sobie właśnie takie kadzidełko kupić, to nie polecam. Ale to, powiem wam, widać, że jest ręcznie robione, ale nie ma prawie żywicy. Też mam takie inne kadzidełka z żywicą, zupełnie inaczej. Więc jak najbardziej, Samadhi, polecam wam to miejsce. Miałam też jechać do Labrisy, ale już nie miałam ochoty tam jechać. Może za tydzień, dajcie znać, czy chcecie, żebym pojechała na inny market. Tam jest zupełnie inaczej, bo jest basen, są palmy, może sobie też usiąść, jest większa restauracja. Jest, tak mi się wydaje, bardziej jest jedzeniowo, ale także możesz sobie coś kupić, przekąsić, więc też jest super. No to tyle. Dajcie subskrypcję, jeśli wam się podobało to wideo. No i pozdrawiam was serdecznie z Bali. Dzisiaj niedziela, wspaniały dzień. Pozdrawiam.